Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fast 3, tym razem do gali Fame 14 i dzisiaj moim gościem jest Robert Sutonator Pasut. Dzień dobry, witam moje sutki gorące i twarde i ciebie też. Gospodarzu. Witam serdecznie. Oczywiście z racji tego, że jest to program, gdzie będziemy typować walki, no to nie ominie mnie przeczytanie formuły sponsorskiej, mianowicie BetClick. Nasz oficjalny bookmaker ma nową ofertę powitalną z kodem FAME. Możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. Dzisiaj, Robercie, zresztą ty sam prowadziłeś program BetClickowy, jesteś też prowadzącym, swoją drogą mocno propsowanym przez ludzi w komentarzach, bo widziałem, że interakcje właśnie na tych programach BetClickowych. No z litości mi się wydaje, że tak mi źle poszło, że ludzie pisali, żebym się nie rozpłakał. 100% pozytywne, moi drodzy. Nie widziałem ani jednego negatywnego komentarza odnośnie... Bo pokasowaliśmy. Chyba, że moderator działa. W każdym razie, no dzisiaj Fast 3 różni się od tych programów betkligowych tym, że rzeczywiście typujemy tutaj na poważnie te waleczki. Na każdą walkę mamy około 3 minut, ale wydaje mi się, że możemy to maksymalnie skrócić i zoptymalizować. No i dodatkowo mam też parę pytań takich stricte odnośnie twojej kariery i tego, co teraz robisz. A pytaj. Więc może zacznijmy właśnie od tego pytania. Co po walce, jak się wszystko zmieniło w twoim życiu? Czy coś się w ogóle zmieniło? Czy dalej trenujesz? Bo widzę, że dobrze wyglądasz. Coś tam się zmieniło. Powiem, że byłem przygotowany na wszystko do momentu wygranej, a potem się rozpadło, nie? W ogóle nie rozkminiłem, co zrobię, jak wygram, co zrobię, jak przegram, nie? Więc to było dosyć takie dziwne, nie? Że tego nie przewidziałem. Co do treningów, no to śmigam ciągle. Wiem, że ludzie nie chcą o treningach słuchać, ale nie chcę wychodzić z tego progu tlenowego, bo wchodzenie na ten próg, zwłaszcza jak się robi za długą przerwę, to jest po prostu tragedia. Nieopłacalne jest regresowanie w kondycji. No i co? I patrzę sobie na innych, na konferencjach trochę miałem tego wszystkiego dosyć, ale już zaczynam troszeczkę tęsknić. Już bym wyszedł tam, już na ostatnią konfę, która była bardzo dobra. Gratulacje panowie i panie. Dziękuję. Naprawdę już miałem ochotę, już myślałem, jakbym z taką widownią sobie poradził. No już było, już troszkę zaczynam tęsknić. Czyli rozumiem, że pojawił się głód... Głód atencji. Głód atencji, głód bycia na konferencji, no ale wydaje mi się, że już niedługo. No nie wiem, zobaczymy, no wszystko zależy od włodarzy, no jak zawsze. Powiedz mi, Robert, czy istnieje jakaś osoba, która maksymalnie cię wkurwia lub która po prostu cię wkurwia, z którą chętnie zawalczyłbyś na Fame? Znaczy ja uważam, że jest człowiek, który by do mnie pasował, tylko ten człowiek robi jakieś dziwne rzeczy. I nie mówię tylko, że robi dziwne rzeczy w internecie, bo to jest w ogóle raper. On rapuje po hiszpańsku. Okay. I jest wysokiej klasy raperem. Czy jego aliasem jest słowo senior? Być może tak, być może nie. Do tego jest wspaniale wytatuowany. No i nie wiem, no myślę, że byłaby zajebista walka, tylko on jakby napisał tweeta dzień przed moją walką, że nawet jak go wyzwę, to on go nie przyjmie, nie? Okay. Co mnie jakby troszkę zniechęciło do tego wyzwania. No ale czas mija, wszyscy czekają na Daniela w klatce, a Daniel w klatce dalej nie wystąpił, nie? Więc myślę, że generalnie trochę do siebie pasujemy. Myślę, że nie ma czego się bać. Daniel ciężko pracuje, suplementuje się od lat intensywnie. Ja w tym czasie robiłem inne rzeczy, więc no nie wiem, no myślę, że nie będę miał jakiejś nad nim gigantycznej przewagi, tylko dlatego, że z Japczanem minutę 40 coś tam żeśmy zatańczyli, no. No ale to musi Daniel przestać po prostu jakby spierdalać ode mnie, no i tyle, no Danielku. Jak oceniłbyś swoje nastroje wobec Daniela Majewskiego? Czy są one negatywne, mocno negatywne? Znaczy ja uważam, że dostał piękne wejście na przykład na Fame, którego ja nie dostałem, nie? Że go wprowadzili. Dostał tam hejty i tak dalej. No i uważam, że teraz troszkę się jak księciunio zachowuje, no, zwłaszcza z tym tweetem, no, że no, ja wiem, że chce mnie wyzwać, ale nawet jak to zrobi, to ja nie jestem zainteresowany. I on jeszcze zrobił tak dwie spacje i napisał nie i kropeczka nienawiści, nie? Okej, okay, to mówię... czy to mogło być spowodowane, bo rozumiem, że to było jeszcze przed twoją walką.
No stary, po pierwsze to, no tak, to było dzień przed walką. Okay. No. Dzień przed walką, więc nie mógł jeszcze ocenić twoich umiejętności, więc rozumiem, nie wiadomo, że, o co chodzi. Że chodziło mu może o to, że nie byłeś może dla niego wystarczającą medialną postacią. A ty kurwa. Choć uważam, no to twoje że, słowa. Choć uważam, że jesteś medialną postacią, bo jesteś nie. szeroko znany, a po tych konferencjach swoją drogą zrobiłeś rezurekcję, nie? No myślę, że rozpoznawalność to mam taką jak Daniel albo większą, no. Jednak to jest 10 lat robienia kilkadziesiąt milionów miesięcznie i tutaj no Daniel, tak, jak tak. jeżeli on tego argumentu użyje, chociaż nie wiemy, bo nie wiemy czy dlatego, ale ja słyszałem, że on po prostu bardzo chciał z debiutantem się bić. Myślę, że strasznie, strasznie chce wygrać pierwszą walkę, tak, i może dlatego tak kombinuje i tak długo to trwa. No, ja wyszedłem do gościa, który już walczył, no i no co, no tak, taka okazja pod nogi spada, no chyba, że naprawdę ma kogoś innego na myśli, ale też... No nie wiem, no ja też nie będę za nim biegał, kurwa, no jeżeli on chce, to ja chcę, ale na takiej zasadzie, że się możemy dogadać, no i nie będę co trzy miesiące coś o Danielu Majewskim mówił, no bo to też nie jest jakiś taki... Taki super, momencie... aż super gość, no. Zwłaszcza, że my nie wiemy, jak on medialnie, tak? To, że on tam sportowo coś tam się rusza, to na pewno. No przecież to nie jest tak, że ja wierzę, że on na przykład trenuje, nie? Nie wierzę, że będzie pety palił jak Japczan, nie? No wierzę, że się przyłoży, nie? No ale medialnie też może usiąść, kurwa, i stwierdzić, że on miał tyle dram już i tyle on przeszedł już, bo on taki wrażliwiec jest czasami i to wychodzi z niego, że on już tyle przeszedł, że on już nie chce dram więcej i on będzie ze mną gadał normalnie i jeszcze tym swoim takim głosem, że wszystko na spokojnie. No ja bym chciał z nim potańczyć. Rozumiem. Dobrze, na razie zamknijmy temat Daniela. Przejdźmy sobie do tej walki, o której swoją drogą raczej nie będziemy mieli chyba za dużo do powiedzenia nawet, bo to są obie debiutantki, mianowicie Vicky Jaroniewska, kurs 3.30 kontra LaLuna, kurs 1.25. Totalna faworytka LaLuna w tej walce. No jest absurdalne to dla mnie, nie? Bo przecież piłkarze ręczni, piłkarze to non-stop łapami pracują, przepychają się i ja jestem... Ja nie mówię, że Sii nie chciałem zobaczyć, ale jestem mega ciekaw, jak piłkarka ręczna tydzień przed, wiesz, w 7 dni jak się może przygotować do walki MMA, stary. To jest typowy freak dla mnie, nie? Więc to może być... I stary, jakby nikt nie mówił na konferencji o kondycji tej kobity, nie? Jak ona gra w pierwszej lidze, to dla niej kurwa 20 minut na takim tempie, że my byśmy tutaj wiesz, się posrali, nie? No to prawda. I w ogóle Wiktoria wygląda naprawdę dobrze, nie? W sensie, że jej sylwetkowo widać, że ten sport jest we krwi, nie? No stary, a do tego mental. Jeżeli grasz w pierwszej lidze, no to ty masz takie fame MMA troszkę co tydzień. No wiadomo, że będzie troszkę bardziej, nie? A jednocześnie w LaLunę... Znaczy, LaLuna wywołała wojnę troszkę większą niż potrzeba a propos tych podróbek, to psychologiczną, ale to wszystko działa moim zdaniem i to będzie, w oktagonie będzie opór przełożenie, więc ten kurs mi się wydaje no, atrakcyjny, nie? Na Wiki. Czyli rozumiem, że według ciebie tutaj Wiktoria? Ja bym zaszalał, tak. Okay. No kurde, jeszcze różnica wieku, nie no serio, ten kurs jest zaskakujący. Wiktoria Jaroniewska. No ja mimo wszystko oglądałem sparingi LaLuny, widziałem jak tarczuje no. I LaLuna jest naprawdę, myślę, że zaskoczy. Ja okay. uważam, że LaLuna mimo wszystko to wygra, ze względu na to też, że chociażby Wiktoria wchodzi na tydzień przed. I nie wiem, czy to będzie mieć jakieś większe przełożenie tutaj. Nie wiem, już mnie po prostu, jakby jak słyszę LaLunę, już nawet nie chodzi o argumenty, tylko sam głos mnie doprowadza do kurwicy już. No ja z nią rozmawiałem, ale ona, jak ona zaczyna krzyczeć i nie daje nikomu dojść do słowa i widzę ten Sylwek, który no jest Sylwkiem, on musi trochę podłubać, kurwa, no to jest fajne MMA, to jest Sylwester, a ta po prostu co trzy słowa i nienawidzę, jak ktoś nie daje dokończyć drugiej stronie. No a potem argument jedyny jest taki, no to weź mi prokuratora, kurwa, a nie ma już jakiejś takiej, nie wiem, przyzwoitości czy jakiejś takiej zwykłej rozmowy, to wszędzie policja musi wchodzić, wyjaśniać jakieś takie zdroworozsądkowe spory, nie? Na przykład, czy to jest prawdziwa koszulka, czy nie. Więc tutaj akurat Sylwester akurat mi przyimponował troszkę, że ją dociskał, a w końcu te klasyczne, piękne, polskie, co ty pierdolisz, padło i to z tym się najbardziej zgadzałem. A co sądzisz na temat potwierdzonej plotki przez większość ludzi, która była obecna na konferencji, że rzekomo LaLuna miała swoją 20-osobową grupę znajomych gdzieś na trybunach, która przytakiwała na każdy jej punchline lub
wszystko, co jakby w momencie, gdy odbiła piłeczkę. No, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo sprytne. Bardzo sprytne i strategiczne, czyli nie można tak odmówić dla Lunie. Nie, no, ej, chwilę. Jeżeli chodzi o to, jak ona się odnajduje w mediach, to ona się odnajduje zajebiście. Ona jest mega kozakiem i ja wiedziałem, że ona troszkę porozstawia po kątach, nie? Ale uważam, że powinna troszkę jednak zabawić się w tę grę, gdzie że jest w internecie, tu są jakieś zasady i na przykład nie skamujemy, tak? Czy tam coś takiego, tak. No dobrze, czyli tutaj 1-1, Wiki Jaroniewska kontra Laluna, ja za Laluną, ty za Jaroniewską i przejdźmy już do kolejnej waleczki. Kolejna walka, Mariusz Hejter-Słoński kontra Dawid Malczyński, 1-0-6 na Dawida i 6-50 na Hejtera, to jest niesamowita dominacja ze strony Dawida Malczyńskiego. Wydaje mi się, że jakby ja też typuję tutaj Dawida. Nie dziwi mnie ten kurs. A wyjdzie w ogóle Hejter z tą bransoletką? Wyjdzie, on powiedział, że wyjdzie. Nie? Ale nie będzie się bił z nią. Jakby hajkika zajechał takiego z plastikiem. Mogłoby być nieciekawie tutaj i to mogłoby wpłynąć na kurs. Tak. No, ale kto według ciebie tutaj? Kurczę, no nie wiem, bo ten Hejter jakoś tak jest mega dla mnie takim zagadkowym typem i on znowu podkręcił jakoś tak tutaj, że on ma jakiś tajny chwyt i tak dalej, nie? Tak, tak. Ja postawię na Dawida i tak dalej, bo widzę, że chłop odrodził się mega psychicznie po tym pączku i też myślę, że na to zasłużyli, bo dostawali jako bracia mega w dupsko i teraz jakby on, wiem, że Dawid jest na wznoszącej, a Hejter jest taki, kurde, no ale on jest zawsze taką zagadką, nie? No Dawid, powiem ci tak, ja się spotkałem z Dawidem przed walką, Dawid był z pączkiem. Dawid był totalnie wyluzowany, on w ogóle się śmiał, on mówił, że kurwa, wychodzę, rozpierdalam go. Normalnie taka, ale że czuć od niego było tą energię, ten vibe taki, kurwa, że on jest naprawdę turbo pewny, nie? Tej tu, walki. Tu jest jakiś, no. A wcześniej nie był. I powiedział, że to zasługa tego psychologa sportowego, który wyciągnął go z tej doliny fighterskiej, że on zawsze przed walką zaczynał mieć jakieś doliny, takie stany, wiesz, załamania i tak dalej, które miały wpływ chociażby na jego walkę z Polakiem, w której Polak go znokautował. No tak, no ja z psychologiem to już jest to z polecenia właśnie Matiego Murańskiego, bardzo dziękuję. Pracowałem już od pierwszej walki, nie? Więc no jest to istotny aspekt. No ale nie wiem, no ten Hejter, ja wiem, ja i tak postawię na Dawida, nie? Bo ten kurs jest w ogóle jakiś kosmiczny kurs jest na Hejtera, nie? Z 6 zł? Czy coś? 6,50. Ja, to w ogóle to jest, jeszcze urósł. To jest totalnie... Rzadko kiedy mamy taki przypadek. Ale to naprawdę jakby Hejter nogi nie miał, z całym szacunkiem do ludzi bez nóg, ale to naprawdę jest mocne. Z Hejterem jest jeszcze taka sytuacja, że nie rozumiem trochę tego kursu, że w sensie inaczej, rozumiem, że on jest wyższy, ale nie rozumiem, że on jest aż tak drastycznie wysoki, bo nawet w walce z Tejkwanem Hejter nie pokazał się jakoś super źle, też wyprowadzał ciosy, też tak mi się wydaje, kopnięcia, stary, wiesz, tutaj coś zablokował. No, przypomnijmy, że zablokował low kick Tejkwana, w którym Tejkwan zaczął trochę kuleć potem, tymi palcami w oczy, nie? Więc to też dużo ludzi nie przekminiało tego w ten sposób, że nie wiadomo, jakby się to potoczyło później, nie? No. Ale chwilę potem były te palce do oka, przerwana walka przez medyka, no i... No, nie wiadomo, może znowu wyciągnie widły Hejter, nie? Może wyciągnie. Z widłami pogoni Shreka, Dawida. Może tak być. W każdym razie tutaj 2-0 dla Dawida i lecimy już do kolejnej walki. Mateusz Muran-Murański kontra Alan Alanik-Kwieciński jest, nie ukrywajmy, jednym z najgorętszych zestawień na gali Fame 14. No tak, tak. Na konferencji się działo. Było toksycznie. Były bite twarze. Fakt, myślałem, że to będzie bliżej w ogóle w kursach, wiesz? A ty co myślałeś o tym? No tutaj jest 2,45 Muran i 1,45 Alanik. Mi się wydaje, że ja widzę na przykład, jak rusza się Alan, nie? Wiem, że jest on przede wszystkim też zawodowcem, bo Alana można spokojnie zaliczyć do profesjonalnego sportowca. Muran na pewno duży progres od pierwszej walki z Arkadiuszem Tańculą. Tylko po tych filmach widać, że Alan jest półkę wyżej, jeżeli chodzi o umiejętności. Ale jeżeli chodzi o K1, czy jeżeli chodzi o całe... Jeżeli chodzi o strajk, no jeżeli chodzi o K1. A to jest, nie? W formule MMA. To jest w formule MMA. No właśnie, tylko. Może tutaj jest coś, czego nie widzimy jeszcze, nie? Ja też widziałem, że Muran niekoniecznie jest skory do walki w parterze, przynajmniej przez ostatnie walki, nie? Chyba, że teraz zmieni strategię. Myślisz, że się będzie pizgał z Alanem w stójce za długo? Bo myślę, że nie. Wydaje mi się, że... Myślę, że mając też takim... Ten Mateusz może też takie grubsze łapy, jest taki bardziej zbity i myślę, że może to chcieć wykorzystać
wykorzystać właśnie w parterze, nie? Ja jestem bardzo ciekawy tej walki, no przede wszystkim przygotowania Murańskiego, bo mimo, że umiejętności sportowe Mateusza, jakby, no nie mnie też jest to oceniać, bo nie jestem jakimś tam turbokotem w tym wszystkim, ale dużo oglądam, dużo widzę, jestem w stanie ocenić, nie trzeba być piekarzem, żeby kurwa ocenić, czy smakuje mi bułka, nie? Więc, piękne słowa. Więc jeżeli chodzi o Mateusza Murańskiego, to widzę, że trochę odbiegają te umiejętności od Alana, ale nie można odmówić Matiemu, że jest kurwa mega twardy kurwielem. No na pewno pracuje nad takim wizerunkiem bardzo mocno, tak, nie? Myślę, tak, że Alan może to w jakiś sposób też zweryfikować, bo Alan też się nie pierdzieli. Tylko, że on bardziej, widzę, że Alan lubi wskakiwać w bardzo trudne sytuacje i z nich uciekać, zwycięsko lub nie. Więc Alan też ma cholerny charakterek, nie? Dlatego to może najciekawsze starcie, takie sportowo-medialne, nie? Plus takie klasyczne, że było się bicie na konferencjach po twarzy i tak dalej, nie? Z sympatii do obu panów, mimo wszystko typuję Alana Kwiecińskiego. Wydaje mi się, że jego umiejętności, głód wygrania tej walki też, wiele tych, chociażby te wyzwiska od konfidentów, od 60-tek, mogło zaimplementować w jego głowie taką kurwa totalną nienawiść do Murana i będzie chciał eksplodować w oktagonie. Chociaż Muran chociażby tutaj w obronie rodziny, to jest dla niego świętość, tutaj też są jakieś... Nie, no to jest walka, słuchajcie, to jest walka o największe wartości. Tak. Rodzinę, zasady, kurwa, epokowa walka zapamiętana na wieki. Mickiewicz kontra Słowacki, no kurde, my możemy na to patrzeć, słuchajcie, niesamowite. Alan Kwieciński kontra Muran, dla mnie taka najciekawsza walka na Fame MMA. Ja to mówię z perspektywy po prostu też takiej osoby, która już śledzi stricte federacyjne zestawienia, a nie jako tam fan i kibic danego. A mnie jedna bardziej ciekawi jeszcze. Okay. I też takich dwóch zadymiarzy, około 90 kilo, ale to będzie później. Okej, okay. No to... A kto według ciebie wygra? Dobra, postawię, ale to z sympatii, bo to nie stawiam pieniędzy, no to okay. Na Mateusza stawiam. Na Mateusza? Na Mateusza i też kibicuję. Okej, okay. Czyli 1-1, Mateusz Murański, Alan Kwieciński, a my lecimy do kolejnego zestawienia. Mateusz Fitlovers Janusz kontra Adam AJ Josef. AJ 1,55, Fitlover 2,20. Mateusz ma Janusz na nazwisko? Mateusz Janusz. Fajnie. Janusz Mateusz. Janusz Mateusz. Nie wiedziałem. No cóż, jeden się rusza jak żmija, jak to powiedział AJ. Drugi bardzo wolno i długo mówi, ale ma wielkie łapska i klatę jeszcze większą. Człowieku. Totalnie na korzyść AJ-a, nie? No tak. No pytanie jak z cardio. I wiem, że teraz będzie miał lepszy game plan, bo jest w teamie Szyszka. Mateusz też przyszedł do mnie, zapytał, czy może dołączyć do teamu, dopiero potem do trenera Szyszki, tak. Okej. Okay. A ty miałeś z Fitloverem jakiś zgrzyt kiedyś? Tak, znaczy on... tak, bo po prostu ja nagrałem kilka filmów o nich, zresztą o tobie też, ale ty nawet tego nie zauważyłeś. Znaczy nie, ja widziałem je kiedyś, byłem na pewno w jakimś coś tam ciekawostki, bo Czarek się był mną, albo ty, albo ktoś i tam coś o ciekawostkach, to był jeszcze Isamu, że się... No, widziałem tam te odcinki, ale ja to zawsze, wiesz... Zestaw maku zrobiliśmy. Okej. Okay. I tam był taki żart, że saltem ze sceny leci do ciebie skręcony karczek. I to było do tej sytuacji Mata, która jest bardzo niefortunna, którą oni bardzo przeżyli. No i Mat tak, ale wiesz co, wolę jak Mat podejdzie na przykład i powie, słuchaj, no widziałem ten wasz film i se gadamy, nie? Mhm. Niż jak ktoś chodzi za mną, patrzy na mnie, ja wiem o co chodzi, on udaje, że nic się nie dzieje, a ja wiem, że jakiś problem jest, nie? Więc z Matem ciach, ciach, 15 minut załatwiliśmy sprawę, a potem chciał mnie jeszcze przed walką moją coś tam poćwiczyć, wychodzenie z gilotyny. No ale miałem popsute ucho i niestety, nie? Ja wiesz, te filmy, które wy nagrywacie, te parodie i tak dalej, to ja śmieję z tego, nie? No to jest kurwa fajne, nie? No wiem, Byku, tylko ty jesteś w takim punkcie życia, że że cała praca, którą włożyliście w federację, wszystko to działa, czasem lepiej, czasem gorzej, ale ogólnie jest to mega sukcesem, a zauważyłem, że jak ludzie są na takim dołku, to ich wszystko, kurde, drażni, są tacy przewrażliwieni. Rozumiem. Jakiś twórca czuje, że teraz mu nie idzie, to nawet z niego nie można sobie pożartować. Jestem w stanie jakby zrozumieć Mateusza, że w momencie niestabilności jakiejś pewnej, w momencie, gdy ktoś znowu w coś tam wbija albo uderza, to może gdzieś go tam znowu, wiesz,
że on znowu może usiąść, nie? No ja się z tym liczę, że jak nagram jakiś film, to on do mnie podejdzie i ja z nim porozmawiam, bo jestem mu to winny moim zdaniem, bo ja jego kosztem robię sobie żart, ale ja jestem mu winny rozmowę. Na pewno nie jest tak, że a dobra, nagrałem, idź sobie, nie? Okej. Ale to co, to spinał się do ciebie o to, czy bardziej... Bardzo, bardzo delikatna, męska rozmowa też przy jego kobicie, więc też przy kobicie chciał tak się postawić i ona też patrzyła, jak sytuacja się rozwiąże. No nie wiem, na pewno będziemy, obiecaliśmy sobie sparring taki wyjaśniający sytuację, więc na pewno do niego dojdzie. No to rozwiążecie to, myślę, w unikowym oktagonie. Oczywiście. Dobrze. No i oczywiście, kto według ciebie wygra? AJ czy Fitlover? Fitlover. Ja też Fitlover. 2-0 dla Fitlovera i to zestawienie wygrywa Mateusz Janusz. Lecimy do kolejnej walki. Piotr, Szeliga, Shelly, Norman, Stormin, Parker. I chyba to chodziło o to zestawienie. Tak, poeta oktagonu Piotrek Szeliga. Prokurator Szeliga, no. Który mówi częściej, zaraz ci zajebie niż cześć. Naprawdę artysta freak fightów. 3,50 warto dodać, na Szeliego kurs i 1,22 na Normana. Czy zgadzasz się z tym kursem? Ale Norman 9 walk w UFC. Powtarzam, w UFC, dzieciaki, to nie jest ta sieć z kurczakami, nie? To jest UFC, więc no chyba kurs adekwatny, myślę. Adekwatny, czyli rozumiem, że jakby też według ciebie Norman wygra to zestawienie. No tak, ale to jest właśnie tak dobre zestawienie. Jak ja to usłyszałem, to mówię, to w punkt, nie? Bo Piotrek jest po dwóch nokautach i ma ego napompowane, zresztą słusznie, nie? Mega parę w łapie i Norman, który jakby... Zawsze faworyt, wiesz o co chodzi i teraz jestem mega ciekawy, nie? No, Piotr Szeliga, teoretycznie można go uznać za jednego z najlepszych freak fighterów w Polsce, chociażby ze względu na to, że jest on zwycięzcą walki z Arabem, który przez praktycznie wszystkich kibiców Fame MMA, on i Kubańczyk byli uznawani za najlepszych freak fighterów. No i Szeliga znokautował Araba, nie? Więc w jakimś tam stopniu dużo ludzi mówi o tym Lucky Punchu i tak dalej, że to tak nie do końca zasłużył i ten, ale zwycięstwo odnotował i pokonał. Norman Banie ma niesamowitą, nie? Ja jak on widziałem, że jak wyczuł na przykład, że z Piotrkiem na agresję nie wygra, to zaczął go na konferencji, a co ty żartu nie rozumiesz, a weź się wyluzuj. I Szeliga taki przez chwilę nie wiedział, co się dzieje, nie? I także Norman ma mind game po prostu top, nie? Prowadzi fajną taką gierkę psychologiczną. Zajebisty w tym jest. Bo wydaje mi się, że Szeli on chyba myślał, że z Normanem będzie robił takie, wiesz, rynsztokowe dymy. Zaczął się napierdalać na słowa, będzie, wiesz, będą lecieć kurwy, chuje, kutasy, stary, wszystko. A jednak okazało się, że tutaj Norman totalnie wyluzowany, oczywiście poker face, uśmiechnięta buzia przez całą konferencję, ale widać w Normanie, że tam jest już podkurwienie Piotrkiem i to też było widoczne na face to face, na scenie, na konferencji. W momencie, gdy Szeliga chciał go uderzyć, Norman nawet nie wzdrygnął. On jest pewny siebie, widziałem, twardy i... stalowy. Chyba, że to jest tak po prostu i my to źle zrozumieliśmy, że to Szeliga się po prostu wyzywa i chce bić tłumaczem, a Norman wszystko komentuje po angielsku po prostu, bo ja nie wiem, nie umiem angielskiego. No to też czasami jest zabawne, bo ten tłumacz akurat... Bardzo zabawne to jest. Ten tłumacz Normana on ogólnie jeszcze tak akcentuje, jakby to on spinał się do Szeligi. Zajebisty tłumacz. W każdym razie... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. W każdym razie... Dla ciebie Norman. Dla mnie Norman, ale no kurde, zajebiste zestawienie. Ja uwielbiam obu panów, ale dla równowagi wytypuję Piotrka Szeligę ze względu na klatkę rzymską. Jestem ciekawy, czy wykorzysta ją dobrze w starciu ze Storminem. A może okaże się tak, że Stormin nie będzie się w ogóle cofał i będą na siebie pruć obaj i walka potrwa krótko. Nie ma takiej dużej rzucie wagi, nie? Jak z popkiem. Tak, to prawda. Jak Norman wcale nie wygląda jakoś super mniejszy. 10 kilo. Tak, no. On nie jest super mniejszy od tego, a jednak te umiejętności redukują te 10 kilo spokojnie. Nie, ta pierwsza runda będzie zajebista. Zajebista waleczka. Lecimy do kolejnego zestawienia. Maksymilian Wiewiórka kontra Krystian Krychawilczak, walka o pas. 3-0 Krycha i 1,30 Wiewiór. No cóż, no Krycha powiedział sam o sobie, że jest legendą Fame MMA. Kochani, możemy oglądać legendę. Samozwańczą.
Wiewióra, słyszałem to równanie z tym, że ty jesteś taki głupi, że nie rozumiesz, że jak ja jestem mądry, to... Więc obaj panowie, to przygotowanie psychiczne. No i co, no, myślę, że rozwiążą tutaj zapasy, tak? Tak mi się wydaje. Krycha trenuje u Anzora Zijewa. Widziałem też filmy, które były nagrywane przez naszą ekipę filmową. Dużo większy progres. Krycha na pewno zaskoczy, jest dużo lepiej przygotowany. Jest inna wersja profesora Wilczaka. Będzie w oktagonie tym razem. No, Max jest jakby marką samą w sobie. Wiewiór pokazał, na co go stać. Jest chociażby przyjął K1 od Amadeusza Ferrariego, który był uznawany za jednego z fajniejszych strikerów w fejmie. Pokonał go, więc tutaj Wiewiór też robi różne niespodzianki, ale ta płaszczyzna parterowa u Wiewióra, no to jest jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o naszych freaków. Nie? No to czyli Wiewiór. Wydaje mi się, że mimo wszystko Wiewiór. Wydaje mi się, że mimo wszystko Wiewiór. Ale Krycha super glow up przeszedł. Super. Jak patrzysz na niego na pierwsze konferencje i teraz... Super glow up i warto również dodać, że Krycha jest zawodnikiem z jednym z najlepszych rekordów, jak nie najlepszy rekord w całym fejmie MMA. No tak, bo Wiewiór ma 5-1 albo 6-1 u Krychy, nie? Okay. Więc on w ogóle ma rekord, który przewyższył Dona Casio. Że to są gwiazdy, które stworzyła tylko i wyłącznie wasza federacja i to też jest zajebiste, że oprócz influencerów są tacy natywni fejmowicze i oni ze sobą się mogą lać. Też między innymi inna energia jest, nie? Ja ci jeszcze powiem taką ciekawostkę odnośnie Wiewióra. Kiedyś o tym opowiadałem, ale przy okazji tego zestawienia warto o tym wspomnieć. Wiewiór medialnie powstał z tego powodu, że szukaliśmy przeciwnika dla Michała Handke, tego wielkiego strongmana, i odezwał się do nas Max, który wysłał na maila swoje zdjęcie. Wygląda taki mały, szczupły chłopak, serio, jeszcze wiesz, parę lat temu, no to on wyglądał dużo młodziej, teraz już wygląda jak facet, normalny gość, ale wcześniej wyglądał jak dzieciak po prostu, taki wiesz, naprawdę drobny, on ważył około 70 kilo, jeszcze taka młoda buzia, stary, no. I napisał do nas maila, Wojtek pokazał mi jego postać, ja mówię też tak, kurwa, może zróbmy to, mega popierdolony freak fight, nie? No, freak fight. I to jest najczęściej wyświetlana walka, jeżeli chodzi o archiwalne walki na kanale Federacji Fame MMA. Nikt nie ma tylu wyświetleń. Oni mają chyba około 6 czy tam 7 milionów. A kilka lat później Wiewiór ma szyję jak Michał Handka, albo nawet większą. Dokładnie. I teraz w tym momencie wydaje mi się, że Michał Handka nie miałby z Wiewiórem żadnych. Na pewno nie na rozmiary kołnierzyków. To prawda. W każdym razie Wiewiór wygrywa te zestawienia. Sorry, Krycha. Znaczy zobaczymy, kto wygra, tak typujemy. Tak, tak, tak. I zbliżamy się do trzech najciekawszych, według oczywiście jakby statystyk, pojedynków. No i zacznijmy sobie może, no fagaty przejdźmy za chwilę, bo to jest też ciekawy temat teraz, dość mocno na topie. Przejdźmy do Sergiusza Nitrogórskiego i do Marcina Zeju Majkuta. 1,35 Ksajo, 2,75 Nitro. Ja mam wrażenie, że jest taka karta walk, że można by ją przewalić do góry nogami, też by się zgadzała. Że wszystko jest napakowane, wiesz, akcją. Tak. Czyli co, Ksajo kontra Nitro. Nitro zauważyłem, że jest bardzo zestresowany. W sensie zaczął, na przykład się spiął na wykop, nie? Nie spinasz się na wykop, to jest taka złota zasada, nie? Mi się tak wydaje, jakby też mu się nie dziwię trochę, bo... No tam jest sytuacja z tym jego synem, nie? Nie wiem, czy tam czytałeś. Wiem, stary, ale oni to właśnie dlatego o tym piszą, rozumiesz? Tak jakby. Żeby go sprowokować. Tak, a Nitro, który sam prowokuje, dał się sprowokować, więc myślę, że tam albo jest duże obciążenie psychiczne treningami, albo tymi problemami zdrowotnymi, ale tak czy siak widzę, że Nitro jest zestresowany dużo bardziej niż był. Tak. No wiem, że jednym z takich elementów, które zainicjowały też trochę to, że wykop jeszcze bardziej się rozhulał, było to, że na streamie Nitro, w momencie, gdy wysyłano mu donaty, wiesz, takie obrażające, tam, że wiesz, że Take Fan, Sandrum, coś i tak dalej, to Nitro wyłączył donaty, bo się po prostu podkurwił zwyczajnie, co się też, nie dziwimy mu się oczywiście z tym, ale rzeczywiście, psychologia wykopu jest taka, że w momencie, gdy jest mocny nacisk i im bardziej naciskają, im bardziej widzą po twojej mimice twarzy, po tym, jak się zachowujesz, po zachowaniu, tym bardziej drążą. Nie? No właśnie. I drillują ci po prostu serce, jak tylko mogą. Ani trochę chyba to powinien wiedzieć, no więc myślę, że po prostu coś tam się dzieje, nie? Możliwe, że tak. I teraz pytanie, czy może to w jakikolwiek sposób wpłynąć na wynik tej walki? No mamy jeszcze ten aspekt sportowy, tak? Gdzie Nitro w drugiej rundzie wypluwał szczękę i odwracał się plecami do przeciwnika, tak, nie? Tak, tak. Co było dosyć takie znamienite.
No i Xayo, taka wielka niewiadoma. Ale widziałem Xayo formę, ogólnie jak zbudowany jest. To jest tam ten szkielet, trochę tego mięśnia jest. Myślę, że może mieć uderzenie silniejsze, nie? Tylko kurde, ej, nikt tego nosa nie ten. Przecież to jest... To może być tak, że po jednym strzale w nos Xayo nie ma. Tak może być. Może tak być. Dlatego też zapytałem się na face to face Nitro, czy gameplan nie opierają czasami na po prostu zwykłych jabach i na... żeby postarać się i trafić Xayo w nos. No bo rzeczywiście to może jakby być game changer stary i jakoś złoty sposób na Xayo. To on powiedział, że on się nie może w nocy obrócić na bok, bo go całe ciało boli nie od tego nosa. No to przecież to jest na pstryknięcie. Ja tylko dlatego tak sugeruję, bo z tym uchem miałem, nie? Okay. Na szczęście ucho to nie nos. Nosem jest 3 razy gorzej niż z uchem, nie? No to prawda. No bo tutaj w przypadku, gdybyś miał zepsuty nos, Japczan zrobiłby ci kręcenie nosa, no to mogłoby skończyć się tragicznie dla ciebie akurat w tym wypadku. No, a Japczan lubi łapać za to, co wystaje z ciała. Leciutko podkrętka podrewasz. Dawaj go. Dobrze, w każdym razie kto według ciebie? Rozumiem, że... Jednak Xayo Industries, wielki powrót ekipy, wygrana. Okej. Okay. Mi się też wydaje, że Xayo tutaj wygra. Bo po prostu uważam, że to, co zrobił z Małpą, ze swoim trenerem, naprawdę 100% zapierdalał. I oczywiście tutaj nie dyskredytuję Nitro w żaden sposób, że on nie zapierdalał, bo wiem, że też trenował, ale widziałem, że Xayo ma taką psychikę po prostu, że on wszystko wyjebał po prostu do śmieci. On się zaczął, wszedł w treningi, totalny full focus i wiem też, że on tak w swoim życiu tak często działał, że jedna rzecz, ale na maksymalnie wysokich obrotach, nie? No to słuchaj, no. Xayo. Tak. Xayo 2-0. Zobaczymy, jak to się zakończy w oktagonie już w sobotę. I teraz bardzo ciekawe zestawienie, bo o ile dziewczyny praktycznie w ogóle nie dymiły, odbijały wszystkie pytania, odbijały piłeczkę na zasadzie, że ja teraz się nie wypowiem, o tym się nie chcę wypowiadać, tego nie powiem, tego my nie będziemy mówić, to teraz na konferencji poniedziałkowej wylano na siebie dużo punchy. No i Monika zareklamowała film Maszy Graczykowskiej, który obecnie jest top 1 wiralem w sieci odnośnie Fagaty. Ta głosówka na temat Fagaty. Co ty myślisz? Bo no, ty jesteś akurat na bieżąco, jesteś fresh, jeżeli chodzi o sieć, więc na 100% do ciebie. Tak, uważam, że Monika w ogóle totalnie mnie zaskoczyła swoją stanowczością i taką agresją, ale taką pozytywną. Agata mnie zaskoczyła tym, że nie wpuściła tej koleżanki. Bardzo dobrze Monika po prostu jej to... No bo co to? Bez przesady już, nie? A te głosówki... Jak ja słyszałem pierwszy raz, to pomyślałem, że to jest fake. Myślałem, że baby się dogadały, że Agata zrobi z siebie taką osobę, żeby wzbudzić kontrowersję, bo ona trochę wie, co ludzi oburza. Mhm. I jeżeli kobieta jest troszkę materialna i mówi o tym, że pieniądze są ważne, no to w Polsce to jest temat tabu. Tak, i tak, ja myślałem, tak, że ona podkręca. To ale... są takie, że ludzie lubią krytykować stereotypy, które jakby polegają na tym, że no, kobieta jest materialna, nie? To jest temat tabu, no i kobiety o tym milczą, mimo że niektóre takie są. Tylko po prostu o tym milczą. To chyba już lepiej, jak o tym mówią, tak jak Fagata. Mam wrażenie takie, nie? Jak takie po prostu motywy są odkryte. Ja widziałem dużo komentarzy odnośnie tej sytuacji, gdzie właśnie ludzie pisali, ej, ale kurwa, to było wiadomo od roku, że Fagata jest jaka jest, a dopiero jak teraz usłyszeliście te głosówki, to kurwa, wielkie oburzenie. No właśnie. I takie komentarze widziałem. I dlatego właśnie, pomyślałem, nie? Że one są fejkowe, żeby podbić ten wizerunek jej, nie? Okay. Ale kurde, teraz się zastanawiam, czy ona rzeczywiście, bo to trochę nieodpowiedzialne tak wprost... nawet bezczelnie momentami mówić takie rzeczy i wysyłać w formie, która zostaje na zawsze, nie? Czyli te głosówki. Tak. No ja ja nie będę oceniał Fagaty, tego co tam robi, bo to jest jakby też jej życie. Ona, jeżeli jakby ma takie zasady, kieruje się takimi jakimiś wartościami, no to jest jej sprawa po prostu. Mhm. Ja jakby odbijam od tego tematu. Jedyne co, no to mogę powiedzieć, no bo Stewart to jest mój dobry ziomek, znamy się kurwa 10 lat, nie? Mhm. Ja tam gdzieś zaczynałem swoją drogą, jak ten kanał mój Minecraftowy Idelity poszedł w odstawkę i zacząłem robić te ciekawostki, mity z gier jako Boxel już, to Stewart był pierwszą osobą, która mi pomogła i kopnęła mi kanał, żeby zdobyć zasięgi z powrotem. Mhm. I do końca życia będę chłopowi wdzięczny za to, że tam wiesz, z 3-4 tysięcy wyświetleń na nowym kanale, podbił mnie na 30 i potem już poszedłem, nie? A to i Marcin Dubiel. No. Marcin Dubiel, tak. Lista jest długa, nie? Lista jest długa. Stewart wielu osobom pomógł, ale
Stewart się nie obrazi, jeżeli powiem, bo pisałem z nim i Stew po prostu powiedział coś na zasadzie, że on już dorósł na tyle, że jego już to tak, ma inne priorytety w życiu, żeby zastanawiać się nad tym, co było, nie? To może lepiej, wiesz, może lepiej odbił, skoro takie rzeczy wychodzą, to może lepiej, że odbił. Może lepiej. Bo właśnie też pierwsza myśl miałem tylko, że fake, a potem usłyszałem Stew i myślę, kurwa, ciekawe, co Stew poczuje, ale to już przegadaliśmy. Tak, ja, dużo ludzi, wiesz, pisało do Stewarta, pytało się go, co on o tym sądzi i tak dalej. Ja też napisałem, nie ukrywam, ale właśnie napisał mi, że trochę go ludzie zmęczyli po prostu samymi pytaniami niż cała ta sytuacja. No, no i swoją właśnie. Drogą wydaje mi się, że biorąc pod uwagę też tą głosówkę Fagaty, to ona najpierw był ten piłkarzyk, tak? Później był plan B, który jeszcze się jakby nie ziścił, bo ona się jeszcze z tym Stewartem nie za bardzo znała. Możliwe, że coś poczuła w trakcie tego związku, nie? Tego nie wiemy. Ale to, o czym mówiła, na pewno mocno, mocno ją... Trochę kupa w zupie, nie? Że zupa jest smaczna, ale masz świadomość, że tam ta kupa pływa i już tego nie możesz o tym zapomnieć. Tak. To jest prawda. No i jestem bardzo ciekawy, czy w momencie, gdy Fagata będzie wychodzić na ważenie, jaki będzie odzew społeczności, bo trzeba dodać, że tam będzie 3,5 tysiąca ludzi i to jest, kurwa... Czy będzie... I czy będą ją cisnąć. Bo Fagata wyglądała nie za dobrze na konferencji. No po tych słowach Moniki, jak powiedziała o tym, że jutro o 18 film po Waszej Gaczyłowskiej, to widziałem Fagatę. Kadr na Fagatę był? Tak. Mega uderzenie, stary, takie no. Jakby ją, wiesz, jakby blask wszystkich reflektorów nagle ją, no zmieliło ją tak, nie? Zmieliło. No ale zobaczymy, na Twitterze Fagata zapowiedziała odpowiedź. No ale też jakby po drugiej stronie też jakby przyjaciółka trzymająca tyle czasu takie rzeczy i puszczająca 4 dni przed walką, auć. Też musi to Fagatę trochę boleć. Też to jest zrozumiałe. Mówiliśmy o strategii Normana Parke odnośnie Piotra Szeligi. Może Masza Greczykowska, mimo że nie walczy, to była też jej w jakiś sposób zmęczenia Fagaty przed walką. No dziewczyny się znają na internecie. Znają może się. Nie tak jak ty, ale się znają. Dziękuję w takim razie za propsik i lecimy do kolejnego. A, i kto wygra? Fagata czy Mona? No ja mimo wszystko uważam, że Fagata, bo Monika z całej sympatii do Mony uważam, że ona musi zaliczyć ten debiut najpierw, bo psychicznie Monika, no też pokazała na programie, że wiesz, popłakała się i tak dalej, ma ciężko chyba z wytrzymaniem tych emocji. Chociaż po tej konferencji było widać, że już zaczęła mieć jaja, nie? Nie, mi się wydaje, że to już nie ta płacząca Monika, to coś tam popracowane było, okay. Nie? Plus, czy ona miała obcasy, bo nie widziałem dokładnie. Miała. Okej, bo zasięg Ramion ma dużo większy niż Fagata. Ma. Znaczy ona generalnie jest dużo wyższa, mimo obcasów. No dobra, no to ja postawię na Fagatę i zobaczymy. Ja też typuję Fagatę. 2-0 dla Fagaty. I main event gali Fame 14, Mateusz Trąba. Trąbka kontra Tomasz Gimperdziałowy. 1:30 Trąba, 3:0 Tomek. 3:0 już się zrobiło, 3-0. Nie? 3:0. Trąba jest strasznie, strasznie, strasznie pewny siebie. Gimper dużo lepiej ma poukładane w głowie, to jak rozmawiałem. Oczywiście warunki fizyczne są na przewagę Trąby, ale kurde, no aż się boję o Trąbę, bo jest tak pewny siebie, że się boję, czy wygra, nie? No jestem ciekaw, jaki wpływ będzie mieć na niego też ta publika, ale z drugiej strony oboje są debiutantami, tak więc tutaj ten aspekt psychologiczny, kwestia tego, kto lepiej to wytrzyma, nie? Tutaj bym jednak stawiał mimo wszystko na przygotowanie. Chociaż Gimper jest zawsze taki luzak, jeżeli chodzi o ludzi, a Trąba chyba też tak czasami niepewnie na tej konferencji się zachowywał. Teraz tak myślę, że ta walka chyba się nie skończy w pierwszej rundzie. To też bym tak stawiał w ogóle, nie? Okay. Mi się wydaje, że to będzie trwało. Że tam żaden z chłopaków nie rzuci się na drugiego, bo właśnie we dwóch debiutanci nie ma tej takiej wagi, żeby zagrozić trzema ciosami, posadzić. I myślę, że może po prostu pełen dystans polecieć, nie? Okej. Okay. Kto według ciebie wygra? Kurde, no. Postawię przewrotnie na Gimpera, chociaż wąż był zajebisty. Naprawdę był dobry. I w ogóle najmądrzejsze rzeczy mówił na trzeciej części konferencji. Najlepiej wypadł moim zdaniem ze wszystkich. Ja, kurde, mi jest ciężko mi jest typować, bo naprawdę widzę po Trąbie, że on wygląda jak taki badass, nie? Taki wydzierany koleś, który wiesz, już trenował, tam ten Nowaczkiewicz,
O, nie o sobie mówisz. Ma w sobie, trąba ma w sobie takie coś, co... Nie wiem, jak mam to zdefiniować, stary, ale po prostu jakby jego look i look Gimpera to są takie, jest mocno, mocny kontrast pomiędzy nimi. Ja to tak widzę. Strasznie chyba dobierasz słowa, żeby nikogo nie obrazić. Co chcesz powiedzieć, że Gimper troszkę jak Fightlapa bardziej? Znaczy Gimper wygląda mega dobrze, no bo właśnie. Ogólnie stary, wiesz, wygląda jak Fighter, ale jest taki mniejszy przy trąbie i trąba mi się wydaje, że jest taki jakby przez to, że on już i tam do High League'a coś tam miał te do czynienia przy przygotowaniach z Nowaczkiewiczem, on już też coś trenował, ma te łydy takie wyjebane. A właśnie chciałem powiedzieć, że ma takie nogi, tak. Schudł, a nogi ma masywne, tak. Strasznie. I Nowaczkiewicz jeszcze powiedział, łydka, że... Łydka grubasa tak zwana. No i Nowaczkiewicz jeszcze powiedział, że te low kicki trąby są... sieją spustoszenie. Tajna stary, broń, tajna możliwe, broń. Że tak będzie. Nie? Możliwe. Żeby tylko żaden piszczel nie pękł, panowie, uważajcie z tymi low kickami. No trąba naprawdę, jeżeli chodzi o nogi, to nie wiem, czy to jest jakiś punkt, w którym może on wygrać, czy nie, że to jest jego tajna broń, czy coś, bo tego nie wiem, ale wydaje mi się, że trąba to wygra. No dobra, no to jest 1-1, no nie to musimy jeden, się jeden. Zawsze zgadzać. Oczywiście. No i to może być też motywacja dla Gimpera, żeby jakby pokazać mi, że nie mam racji. Kolejna motywacja. Kolejna motywacja. Dobrze, dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie tego Fast 3. Moim gościem dzisiaj był Robert Sutonator Pasut. Dziękuję, Robert. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie ma problemu, jesteś zawsze mile widziany. No i oczywiście bardzo chętnie zobaczyłbym walkę z Danielem Majewskim. No ja swoje powiedziałem, tyle powiem. Dziękujemy, trzymajcie się, pozdrawiamy i zapraszamy na galę. Sobota. 19. Już będziemy mieć studio otwarte na naszym YouTube'owym kanale. Kupujcie pay-per-view na Fame'a TV. Oglądajcie Ważenie, Media Training. Trzymajcie się. Ciao. Dobra, dzięki. Zajebiście.